Witam, przedstawiam Specialized Rockhopera Comp w rozmiarze S na kołach 27,5 z 2021 roku w bardzo ładnym kolorze o nazwie Gloss Clay, czyli taki liliowo-lawendowy. Wyposażenie kompa nie zachwyca, mimo że jest to środkowa wersja i kosztowała ponad 3000 zł. Zapraszam do lajkowania i subskrypcji kanału, która pomaga w jego rozwoju i motywuje do tworzenia nowych filmów. Na szczęście, chociaż część napędu i hydrauliczne hamulce to produkty Shimano, czego nie można powiedzieć o 9-rzędowej kasecie Sunrace'a. Korba ze zintegrowanymi zębatkami, sztyca na dwie śruby, siodełko Bridge Sport o szerokości 155 mm, krótki mostek, kierownica i obręcze o szerokości wewnętrznej 25 mm to produkty Stout, czyli podmarki Speca. Tak samo jak opony Ground Control 2.35, a ja cały czas nie mogę zrozumieć, jaki jest sens wsadzania tak agresywnej i szerokiej opony do zwykłego roweru, który przez to staje się bardzo zamulasty. Ale i tak jest to nic przy prawie 3-kilogramowym, stalowym, sprężynowym Santorze XCM. I właśnie dlatego w katalogowej specyfikacji ten mały spec waży ponad 14 kg, czyli tyle samo co mój trailowy Stump Jumper 29 z pełnym zawieszeniem w rozmiarze L. Słabo. Jak zwykle moim celem było przerobienie roweru tak, żeby jeździło się na nim lżej i wygodniej, a przy tym zmieścić się w budżecie poniżej 1000 zł. Linki do części, które użyłem, znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Najważniejszą zmianą, której dokonałem, były opony. Stare gumy wymieniłem na bardzo szybkie, zwijane Race Kingi Shield Wall o szerokości 2.2. Sporo wagi zaoszczędziłem też na korbach, instalując leciutkie dorki 6000 w systemie HollowTech 2 z niezawodną zębatką Decasa. Wymieniłem też kasetę na Shimanowską, bo moim zdaniem Sunrace działa gorzej i jest cięższy. Założyłem ładniejsze i lżejsze tarcze Deore, które nadają bardziej agresywnego i nowoczesnego charakteru. Wstawiłem wysoką kierownicę Force ze wzniosem 45 mm, żeby uzyskać bardziej wygodną i wyprostowaną pozycję, oraz dodałem bezprzewodowy licznik Sigma BC10-0, żeby właścicielka mogła śledzić swoje postępy w jeździe. Przysłowiową kropką nad i został 9-letni, super lekki amortyzator powietrzny RockShox Reba, ważący tylko 1600 gramów, na którego polowałem ponad 3 miesiące, gdyż w obecnych czasach nie jest łatwo znaleźć coś dobrego na koła 27,5 z zaciskaną osią i to jeszcze z prostą rurą sterową. Niestety, najnowsze rockhopery nie mają już główki tapered jak poprzednie generacje, o których też nagrałem serię filmów. I to oraz montowanie stalowego, 3-kilogramowego amortyzatora do roweru za ponad 3000 zł to moim zdaniem wstyd. W każdym razie po tych zmianach spec stał się lżejszy o ponad 2 kg, jest zwinniejszy, szybszy i wygodniejszy, a tyle wyniósł koszt modyfikacji po sprzedaniu starych części. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!